W tym filmie poćwiczymy porządkowanie ułamków dziesiętnych. Powiedzmy, że uporządkować mamy takie liczby: 1,001, 0,113 i trzecia 1,101. I chciałbym, żebyście uporządkowali te liczby od najmniejszej do największej. Najmniejsza liczba po lewej stronie i potem w prawo coraz większe. Weźcie kartkę i długopis i zanim zrobimy to razem, spróbujcie samodzielnie. No to tak. Możemy zacząć od najwyższej pozycji dziesiętnej, jaka występuje w tych liczbach. We wszystkich tych liczbach najwyższą pozycją są jedności. I widać, że ta liczba ma jedną jedność, ta ma zero jedności, a ta ma jedną jedność. I liczba, która ma najmniejszą cyfrę na pozycji jedności, ma najmniej jedności, jest najmniejsza z tych trzech liczb. Możemy zapisać ją pierwszą od lewej jako najmniejszą: 0,113. Teraz musimy wybrać kolejną spośród dwóch, które nam zostały: 1,001 i 1,101. Żeby to zrobić, przyglądamy się kolejnej pozycji dziesiętnej, kolejnej, czyli mniejszej, czyli kolejnej w prawo. Po jednościach kolejna pozycja to pozycja dziesiątych. I od razu widać, że te dwie liczby miały to samo na pozycji jedności, ale na pozycji dziesiątych pierwsza liczba ma 0 dziesiątych, a ta ma 1 dziesiątą. W takim razie ta liczba po prawej jest większa, bo ma więcej dziesiątych. Mają tyle samo jedności, ale ta ma więcej dziesiątych. I tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, co się dzieje na kolejnych pozycjach dalej po prawej. Czyli kolejna liczba w porządku od najmniejszej do największej to liczba 1,001. I ostatnia będzie ta, która została największa 1,101. Jeszcze jeden przykład: 0,424, 0,343 i 0,443. Zatrzymajcie na chwilę film i spróbujcie uporządkować te liczby od najmniejszej do największej. Pamiętajcie, że podstawowy pomysł na takie porządkowanie polega na tym, że zaczynamy od najwyższej pozycji, od tej najbardziej po lewej, porównujemy cyfry na tej pozycji w każdej z liczb i jeżeli są równe, to przesuwamy się z tym porównywaniem w prawo, tak długo, aż znajdziemy różnicę. Ok, porównajmy te liczby wspólnie. Wszystkie liczby mają 0 jedności. Pozycja jedności jest taka sama, więc wiele nam to nie mówi. Przesuwamy się w takim razie w prawo do pozycji dziesiątych. Tu mamy 4 dziesiąte, tu mamy 3 dziesiąte i tutaj 4 dziesiąte. I nie musimy przyglądać się dalszym pozycjom setnych i tysięcznych, żeby stwierdzić, że ta liczba ma najmniej dziesiątych. W takim razie możemy ją zapisać po lewej jako najmniejszą spośród tych trzech liczb. 0, 343. Możemy ją już skreślić. Teraz musimy porównać te dwie liczby. Mają tyle samo jedności, mają tyle samo dziesiątych, więc przesuwamy się o kolejną pozycję w prawo do setnych. Tu mamy dwie setne, tu mamy cztery setne. Ta liczba ma mniej setnych niż ta liczba, czyli jest mniejsza. I w takim razie zapiszemy ją jako drugą w kolejności od najmniejszej do największej. 0, 424 I ostatnia ma tyle samo jedności, co dwie pozostałe liczby. Ma więcej dziesiątych niż liczba środkowa i tyle samo dziesiątych, co liczba po lewej, ale ma więcej setnych niż liczba po lewej, więc jest największa z tych trzech liczb: 0,443. I zadanie zrobione.